Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i cóż, widzimy się znowu w grze Elden Ring. No i tak, od poprzedniego odcinka nie dostałem odpowiedzi na moje pytanie, dlatego też dzisiaj jesteśmy z powrotem w zestawie pod granie z damą. Tak, dla tych, którzy nie pamiętają, pytałem was, czy preferujecie, byśmy zostali właśnie ala mnichem, kolejnym poszukiwaczem, jakby duchowej wiedzy, rozwijać swoją wiarę i walczyć, no, bez broni, tak w teorii bez broni, czy wiecie, tym sztukami suchego liścia i honorować Dejna, czy zostajemy rycerzem dalej, walcząc właśnie damą, naszym wspaniałym mieczem tutaj i tak dalej. No i tak, nie mam odpowiedzi, jeszcze takie jednoznaczne, ja sam nie wiem, które preferowałbym, więc tak, plus to będziemy naprzemiennie sesję. A serię kontynuować, dopóki nie dostanę odpowiedzi. I tak, dzisiaj jesteśmy w zbroi rycerza zwykłej, która jest, co ciekawe, proszę, lepsza pod każdym względem i cięższa. A nadal mamy średni ciężar, więc stwierdziłem, że tak, wykupię, będziemy w tym iść. Głównie dlatego, że chcę mieć jak najwięcej równowagi. No i tak, starczy o tym. Na razie i dziś... Dziś w sumie chciałbym zrobić jedną rzecz, którą... Po prostu, jeśli mam być totalnie szczery, chcę zrobić po prostu, żeby sprawdzić. Bo nigdy, to powiem szczerze, nigdy po prostu tego jakby nie dostałem, nie otrzymałem i tak dalej. A więc chcę sprawdzić, czy to jest prawda, czy to jakieś tylko plotki, czy nie. Dlatego też będziemy podróżować przez, no, katakumby Leyndor. Nie, czy przez ścieki. Lokacja dosyć interesująca, bardzo barwna, z bogatą historią moich lam. Ale przede wszystkim bardzo, ale to bardzo irytująca momentami, więc tak. Uważam, że jestem dobrze przygotowany na nią, więc nie powinniśmy mieć aż takich wielkich problemów. Pomijając momenty, w których będą te problemy. Ale tak, mniejsza o to na razie. I... Skupmy się po prostu na pozytywach. A dlaczego tutaj powracam? Możecie się zastanawiać, możecie pytać, czemu w sumie powracam, dlaczego w ogóle tu przyłażę? Odpowiedź jest zdecydowanie prostsza, niż może wam się wydawać. Otóż są tutaj rzeczy, które bym chciał. A przynajmniej wydaje mi się, że są. A, bo po prostu kojarzę, że tutaj były. Tak najłatwiej to będzie określić. Czy rzeczywiście są? Nie mogę potwierdzić, nie mogę zaprzeczyć. Czy mnie się wydaje, że są? Tak. Tego też będziemy. To jest taki jakby główniejszy powód. Nie wiem, dziwnie brzmi główniejszy, no ale cóż. Mogę powiedzieć główniejszy albo bardziej główny, jak wolicie. Oba brzmią równie bezsensownie. Tak, będziemy się tu mierzyć głównie z nimi, więc może dobrym pomysłem byłoby swoją drogą jeszcze... Jak się tylko tego pozbędziemy dziada, brać się w ostatnie stopy talizman smoka. Stack. Czemu nie? A, pytanie tylko zamiast czego. A. Czy bez tego będę w stanie nosić tę zbroję? A, no będę w stanie. Dobra, to na razie to ściągniemy. Bo tak, talizman ten zwiększa nam, jak widzicie, bardzo fajnie. I w ogóle, wow, wydawało mi się, że będę lepszy w tej zbroi. Ale dobra, nieistotne. Tak, zdejmiemy go chwilowo po prostu po to, żeby mieć lepsze troszkę fizyczne redukcje. Co my tu mamy swoją drogą? Kamyk Wolski 7. Świetna rzecz. Nie będę narzekał. Tam jest jakiś przeciwnik, czy mi się tylko zdaje? O, okej, zdaje mi się, przecież go już ubiłem. Okej, ale tak czy inaczej po prostu idziemy i... Co dalej w sumie? O! A no to dalej, że jesteśmy... Ciekawe miejsce. Teraz tylko pytanie, czy to jest wejście do tych katakumb ala, w których byłem? Tylko z jakiegoś powodu... Aha, teraz są te katakumby, dobra. Trafiliśmy w miejsce, w którym już teoretycznie byłem i nie było potrzebne. Oj. Chyba będzie zgon. O, ciężko mi sobie wyobrazić sytuację, w której to nie skończyło się zgonem. I
tak będę chciał spróbować oczywiście tutaj dziada pokonać. Ale jeden błąd będzie nas kosztować teraz życie. Okej, okay. Pletstab. Nie ma tak stary, dobry pletstab. Ała. W ogóle czemu tutaj tak dużo bijemy? 30% redukcji. To powinna być świetna redukcja. A tutaj czuję jak mniej u żadnej. Dobra, zgon. Niestety. Nie jest to problem. Jak mówię, możemy szybko tu przybiec, zyskać te runy i pobiec z powrotem. Ale no. Niestety nie trafiliśmy tam, gdzie chciałem. Bo właśnie to jest najważniejsza kwintesencja tego miejsca. To jest istny labirynt. Nie jest może aż tak tragicznie, jak to było z... Teraz, żebym pamiętał. Ciekawe, nie pamiętam nazwy lokacji z Dark Soulsów drugich, o którą mi chodzi. W sensie... To była dosłownie jedna wielka czarna dziura, najłatwiej mówiąc. Na której był pełno platform, tam się można było łatwo zgubić. Albo Blightstown z jedynki, tam to była masa kra... Okej, okay, jed mną zrobi. Ale tak... Właśnie. Nie sięga to poziomem tym lokacjom. Co to nie? Ale... To jest ważne właśnie, ale nadal co nieco tutaj jest takiego niefajnego i możliwego do zgubienia się. To jest tylko pytanie, czy w ogóle to była jakaś inna trasa, którą mogłem zacząć jakby eksplorację, czy... Nie. Było. Okej, czyli pamięć mnie nie myliła. Dobrze. A, właśnie zrobiłem jeszcze najważniejszym. Okej, wy już jesteście Angi Boys and Grills, więc muszę was niestety wyeliminować. Ale tak. Tutaj warto chodzić z pochodnią antybestiową. Bo trochę szczurków niestety będziemy tutaj spotykać. A dzięki niej, no. Większość przynajmniej nie będzie chciała nas zamordować. Tak. Nie pamiętam, czy wam to mówiłem tutaj, czy nazywam tę lokację ściekami, ale... No to i dlaczego... Dla mnie to są ścieki, a nie jakieś katakumby, podziemia, czy coś tego typu. Po prostu to jest tego tak dużo, że... takich rur, innych rzeczy, no ciężko tego nie nazywać ściekami. Tak czy inaczej zostaliśmy zatruci, ale trzeba się tą trucizną będę przyjmował. Odpowiedź brzmi, skądże znowu, po co? Okej, okay, łuk runiczny, dobra znajdźka. I co, idziemy dalej. No nie, musiałem ich chwycić. O nie, 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 za dużo tego, za dużo rączków. Idźcie sobie, rączki. Sio. Kysz. A kysz. Bon. Proszę, żebym to otworzyć. Oczywiście, że zamknięte. Teraz pytanie tylko, czy zamknięte, zamknięte, że gości nie otworzysz tego nigdy. Z tej strony. Zamknięte, że haha, otworzę ci to, jak pozbędziesz się rączków. O, nie wiem. Ale musimy szybko znaleźć moment, w którym duża rączka będzie daleko i musimy się wzmocnić jedną rzeczą, która może nas uratować przed nimi. Okej, okay, zgon. Przez truciznę albo przez co, nie wiem. Tak czy inaczej, dobra. Chcę to przyjść jeszcze raz i to nawet nie dlatego, że runy. Ja chcę sprawdzić, czy da się to otworzyć, bo to jest właśnie piękno tego miejsca. Ta lokacja jest jedną wielką tajemnicą dla mnie, mimo tego, że w niej byłem. Nie pamiętam nic na jej temat. Jedyne, co mogę powiedzieć tak z pełną premedytacją, to to, że wydaje mi się... To ważne, wydaje mi się, że jest tutaj jeden przedmiot, który może nam pomóc w zbliżającej się walce z bossem. W wątku głównym podstawowego Elden Ringa. O tak, tutaj to też nadal będzie spoiler do następnego bossa, takiego, którego powinniśmy bić i w ogóle, więc ostrzegam, jeśli od niego chodzi, może teraz to potem mówił, a z drugiej strony powiem, że jest to taki spoiler, że dosłownie gdybyśmy od miejsca, w którym ostatnio skończyliśmy, poszli jeszcze jakieś, no, kawałek, to byśmy już go spotkali, dosłownie. Nie trzeba nic walczyć, nie trzeba nic więcej eksplorować, odkrywać jakieś nie wiadomo czego, dosłownie... Przejdziesz się kawałek i już jesteś. Ale tak, tak czy inaczej...
Następnym bossem, którego powinniśmy pokonać dla progresu i postępu po prostu głównej gry, fabuły i tak dalej, jest nikt inny jak Morgoth. Czyli... Jak bym najłatwiej określić? Pierwszy... Ten gościu, co się z nim walczyło przed wejściem do zamku Burzowego Całuna, chyba tak się nazywał? Ale na sterydach. I to dosłownie, po prostu inaczej tego się nie da nazwać, moim zdaniem. No i tak. I w walce z nim, podobnie jak było w walce z Mogiem, można użyć przedmiotu, żeby go stunować chwilowo. I jak na... O, ponury kamień siódemka. Nice. I jak tak, na Margita mieliśmy go do kupienia u Pachasa. Okej, czyli nie dało się tego tworzyć w ogóle. Ale tak, mieliśmy do kupienia u Pachasa, chyba na początku się przydał Pachas czy Łata. Wiem, że w Dark Souls 3 nie wiem czemu po prostu stwierdził, że przetłumaczam jego imię na Łata. Tylko, że powinien być Pachas po prostu, bo to jest imię, nazwa własna. Ale no, mniejsza z tym. Nie będę tutaj teraz ubolewał nad tłumaczeniem, aż tak bardzo. To, co jest jednak ważniejsze, to to, że tak, Margita można było tam zdobyć. Moga się tutaj znajdowało. I wydaje mi się, że właśnie Morgotha też gdzieś tutaj się znajdowało i to jest mi jakby najgłówniejszy cel. Nie to, żebym twierdził, że nie pokonamy Morgotha bez tego. Ojej, tylko nie to. Zapomniałem o tych ślimakach. Nie są jakieś, nie wiadomo jak niebezpieczne, ale będzie ich tu trochę, będą delikatnie mówiąc, irytować. Więc dobra. Ale zanim co, to jeszcze pójdziemy dalej, bo tak to będzie pełno spadków jakichś innych tras i tym podobnych rzeczy. Ale ja chcę sprawdzić najpierw w górę, zanim będziemy iść w głębie. Bo w głębi, jeśli mam być szczery z wami, właśnie prawdopodobnie będą te rzeczy, których najbardziej będę poszukiwał. A, tutaj jest ten jeden ślimak, to od razu rzucimy na niego jednym garnkiem. Czemu by nie? Żeby się go pozbyć. Bo jeśli się tego nie zrobi, to pewnie on by nam spadł na głowę i nam nie pozwoli tam dalej pójść. A tak to, hyc. I możemy pójść. Dobra. Czy te zwłoki miały coś fajnego? Nie. Strzał z tym czarnego kamienia z piórami nie jest niczym aż tak cennym i... O, chwała, pamiętam to miejsce. No dobra. Wybaczcie cięcia, ale jak zwykle, domownicy, te sprawy. Więc tak, pozbyłem się tu ślimaków, zanim odeszłem na chwilę. Długo niestety od ekrana, więc powiem wam ze smutkiem, że nie pamiętam co się działo, jak się działo i tym podobne. Jeśli o czymś mówiłem, to też mi to już wyleciało, wiem tylko, że tu jesteśmy po coś ważnego. Pamiętam, że właśnie tak. W sumie to tyle z takich ważniejszych i mniej ważnych rzeczy, które pamiętam. Więc po prostu idźmy przed siebie i miejmy nadzieję, że nie zginiemy. A to jest chyba najlepsze, co mogę w tym momencie powiedzieć, że oczekuję, pragnę, chcę i tak dalej. Co my tu mamy? Nagrobne fiołki, czyli śmieć. No i oczywiście tych dziadów. Czy dostanę coś fajnego? Nie. Kolejny nagrobny fiołek i o nie! Wy sobie żartujecie, znowu on. Nie, jeśli ja z tym mam walczyć, to nie w taki sposób. Okej, jeszcze się na mnie zwymiotnął. No, nie, nie. Nie, nie. Teraz jeszcze będę musiał tu przychodzić z powrotem. No cóż. Jak mus to mus. Nie będę ukrywał, ja tego nie chcę. Ale jak mnie gra zmuszą, to pójdę. Nie lubię tych dziadów, oj nie lubię. Zawsze to powtarzam, zawsze to będę powtarzał niestety. Za prędko to się raczej nie zmieni. Po prostu te dziady to są złe, niedobre bebostwa. Mówiąc tak w moim języku. I okej, teraz tylko żebym pamiętał, gdzie lazłem konkretnie. Wydaje mi się, że tutaj? Tak, bo wracałem od miejsca z tymi głupimi, no, jak to się nazywało? Kwiatami i tam kawałek dalej z tymi, o... No, brakuje mi słów. No, z... Rensyma.
I widzę, że tak, dobrze, polazłem, tutaj było to. Tam nie zaglądałem jeszcze, lazłem w dół. Okej, okay, tu są znowu te ślimaki. Które są agresywne mimo posiadania pochodni, więc okej, okay, ślimaki nie są traktowane jako zwierzęta czy tam bestie. Albo czymś go sprowokowałem. Obie opcje są prawdopodobne. I teraz tak, bestialska żywotność, bo nie ma co marnować telek, kiedy jesteśmy w takiej dosyć spokojnej sytuacji. Dobra. Elektryczność czy płomień? A niech będzie krwawy płomień. Zawsze jeśli wbije krwawienie, to przynajmniej będę miał trochę szybszą walkę. Różnice w ewentualnie otrzymywanych bonusach do obrażeń są na tyle subtelne przy mojej niskiej wiarze, że... No, nie ma co się aż tak tym przejmować. Teraz są, tu mamy kamień kowalski 7. Wielki skarb. I okej, pozbywamy się dziada. I przychodzi ten, którego najbardziej nie chciałem, ale na którego musiałem się szykować. Okej. No chodź tu dziad. Dobra. Okej, już po nim. Nawet krwawienie weszło, więc... CA. No tak, musiałeś wymiotnąć, nie byłbyś sam, gdybyś tego nie zrobił. Okej, dzięki za upiorną konwalię szóstkę i... Chyba teraz już tutaj nie ma niczego innego, no, nie zapowiada się. Więc można powrócić. I błądzić dalej. A dlaczego mówię błądzić dalej? Tuż sytuacja jest piękna, że kiedyś... Nie pamiętam, czy było na odcinku pokazane, czy nie. Ale wiem, że to było na postaci z pierwszego, jakby, wydania mojego Elden Ringa. Strasznie błądziłem tutaj w kółko. I to wprost mówię, szczerze. Kółko. Nie pamiętam dokładnie, jak to się stało, ale z jakiegoś powodu tak było, więc no... Po prostu wiedzcie, że łatwo mi przychodzi się gubić tutaj. Nawet mimo faktu, że sama lokacja nie jest aż taka rozległa. No ale, wiecie, ja to ja. Ja potrafię wszystko. Proszę, schodzimy niżej. Jesteśmy gdzieś. I właśnie to jest to miejsce, do którego notorycznie powracałem. Nie wiem, jakim cudem. Okej, okay. Jak mamy tutaj walczyć, to fajnie by było walczyć na równych zasadach, więc... Z tego też powodu... Czarny płomień. I pewnie zginę. Mhm. A co tam idzie? Próbujmy uciec. Nie wyszło. Ale tam. Pamiętam trasę i... Już pamiętam, co było problemem. Tu jest ich dwóch. Ta lokacja jest wredna. Dla kogoś tak nieogarniającego w życiu jak ja. Ale spokojnie, dam radę. Gorsze rzeczy już udało się przetrwać, to też przetrwam. I tak, zawczasu przygotujmy już broń błyskawic, czym naelektryzowanie, jak zwał, tak zwał. Musimy po prostu przed się. Z nadzieją, że tak. Tym razem się zemszczę znowu i będzie dobrze, i tak dalej. Kurczę. Skłamałbym mówiąc, że mnie to nie zastanawia, jakbym sobie tutaj poradził. Powiedzmy, w wydaniu niech będzie, że ucznia praktykującego sztuki nauczane przez Dana. To jest naprawdę takie ciekawe pytanie zastanawiające, bo oczywiście, wiadomo, że tam i tak nie będzie to najlepiej. No powiedzmy sobie szczerze, ja tam statystyk dobrych nie mam. Podniosłem 50 w witalność, a i tak ginę. I pamiętam, ile tam pozostały takie statystyki, powiedzmy, paskowe i dźwigowe, ale też dość sporo. I jedyne, co tak naprawdę dało rezultat, to są te... to jest właśnie od udźwigu. Natomiast jeśli chodzi o siłę i zręczność, to mam ledwie 20, czyli to jest nic. No, jak mnie złapałeś, dziadzie? Przyznaj się, jak to robisz? Okej, okay, drugi tu już przychodzi, super. O, kulturalni po drabince, widzę. Jak on wykazuje taką kulturkę, to... Ja z chęcią wykazałbym podobną. Nie, to tutaj nie wyjdzie. To tutaj nie wyjdzie, niestety.
Chyba będę musiał naprawdę złapać jak najszybciej i wiać. Tak, definitywnie tak zrobimy. Bo ja jedyne, czego naprawdę chcę tak stuprocentowo tutaj, to znaleźć jakieś to przejście, dojść tam, gdzie chcę, podnieść ten jeden głupi przedmiot i mieć to z głowy. No i ewentualnie jeszcze, jak wspominam, też sprawdzić jedną interakcję, którą powinienem mieć w pewnym miejscu tutaj, ale za pierwszym razem jej nie miałem. Czego do tej pory trochę, można powiedzieć, że żałuję. Ale tylko trochę, bo jednak... No mimo tego, że jej nie miałem, to wszyscy miałem trochę inne podejście do rozgrywki, wielu innych spraw. Ale tak. Akurat to o tej interakcji, o której wspominam, to jest dosłownie poboczna kwestia, która kryje się za jednym bossem. Czy raczej, nie powiedziałbym bossem, a raczej zapowiedzią bossa, tak to można łatwiej nazwać. Bo teoretycznie, no to jest boss, trochę nie rozumiem, jak to działa, ale tylko teoretycznie. Bo jakby, jak mówię, ja to nazywam zapowiedzią bossa. Głównie przez jedną prostą kwestię, że można spotkać go jeszcze raz. Tylko, że w wersji Ultra plus Deluxe plus 10 do bycia irytującym. Tak sobie to określę. Dobra, mamy skrót. Świetnie. To świetnie podwójnie, bo pierwsza sprawa świetnie, że mamy skrót. Druga sprawa świetnie, że przynajmniej wiem, gdzie jesteśmy. Kolejny Kamień Kowalski 7. No i pewnie kolejny zgon, ale teraz zgonem się nie przejmuję. Można tu łatwo dobiec, doszarżować, czy jakkolwiek to nie nazwać. Po prostu łatwo tutaj wrócić. A co za tym idzie? No. A co za tym idzie właśnie, to po prostu szybko będziemy mogli to odzyskać. Dosłownie, jak teraz zobaczycie, ten. No. Po prostu biegniemy przed siebie. Tyle. Tam to już jest. Wiem, piękne, wspaniałe, niesamowite, niemożliwe. A jednak. Taki wspaniały skrót dało się odkryć. Dobra, bierzmy runy i unikajmy omenów i otwierajmy drzwi. Oj, tak nieśmiertelni z otwierania drzwi, jak ja tego uwielbiam. Jednokrotnie mi to uratowało dupsko. A też niejednokrotnie mnie co zdradziło, tak najdelikatniej mówiąc. Ho. Powiedzieć, że wiem, gdzie jesteśmy, to byłoby kłamstwo. Bo nie wiem. Ale za to więcej innego. Prawdopodobnie idziemy w dobrym kierunku. Bo pamiętam miejsca, jeśli chodzi o to, że przez nie przechodziłem, ale nie pamiętam, czy w kierunku tego, czego szukam, czy w kierunku czegoś innego. Teraz tak, czy tam w ogóle jestem w stanie? Bez mnie rania? Nie. Czy tutaj było jakieś przejście, to jakoś inaczej. A może to po prostu potrzebuję tego talizmanu głupiego, którego nie mam. Obie opcje są w sumie równie prawdopodobne. Jeśli wiecie, o co chodzi, to ten talizman, o którym mówię, to jest... Nie powiem konkretnej nazwy, ale... Z wyglądu jest to kot, który ma horrendalnie długi ogon. I ogólnie to niweluje obrażenia od upadków. Tak długo jak, powiedzmy, to nie jest upadek w miejscu, w którym nawet nie tyle, że zadaje to obrażenia, co jest taki po prostu dosłownie, nie wiem jak to nazwać, tak? Czy to jest zaprogramowane tak, że nieważne w jakich warunkach tam spadniesz, kiedy, jak, gdzie, kiedy, na co, po co, po prostu gra musi cię zabić. W takich momentach oczywiście to cię nie uratuje, ale w innych tak. No i właśnie sytuacja jest taka, że najprościej mówiąc, ten właśnie kot z długim ogonem pozwala spadać w wielu miejscach, nie przejmując się niczym, po prostu dalej być żywym. Ale no nie jestem pewien, czy to tutaj wszystko... Ojo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 j
na dół właśnie trzeba się dostać. Dobrze, koń tam, tak, kojarzyłem, pamiętam, połączyłem znowu, brawo ja.
Pytanie tylko, w którym to miejscu było. I czy na pewno nie był potrzebny ten zalizman kota? Bo jeśli on był potrzebny, to... No kiepska sprawa. A dlaczego kiepska sprawa? Możecie się zastanawiać. A otóż dlatego, że... Nie mam pojęcia, gdzie go znaleźć, jak już mówiłem. To jest pierwsza rzecz. A druga... Wiem, że zdobywa się go bardzo szybko. I łącząc te dwa fakty ze sobą... Dochodzę do wniosku, że ni cholernie nie mam pojęcia, gdzie go mogę dostać. Bo miałem go dosyć szybko na serii, przez to, że jak tak sobie przeglądam późniejsze epizody, to dosłownie już... No był przeze mnie używany czasami, proszę, tutaj można zejść, tylko... Trzeba bardzo delikatnie chyba tam... To bym bardziej iść w stronę tego... No nie, znowu to samo zrobiłem. Jak głupi jestem. Ja po prostu głupi jestem. To jest dokładnie jedno z tych dwóch miejsc, do którego chcę się udać. Och, ołeła. Wiecie co? Aż spróbuję teraz trochę inaczej. Palę licho te runy tam. Nie, jeśli stracę, to stracę. Ale spróbujmy właśnie zaś wejść gdzie indziej. Słyszę, że skarby uszą, no nie, najgorzej. Ale nawet jeśli go słyszę, nie chcę go szukać. Bo ja teraz tak naprawdę jedyne, czego chcę, to zobaczyć, czy tutaj nie było jakiegoś właśnie przejścia gdzieś jeszcze. Bo jestem w stanie powiedzieć, że gdzieś tu wydaje mi się, że właśnie było jakieś jeszcze przejście dalej, lepiej indziej. Dalej. W sensie tu jest cała ta sekcja, więc może. Może właśnie gdzieś tutaj na tych rurociągach muszę się bardziej postarać. No bo jestem w stanie powiedzieć, że tutaj jest dalej coś. Ale i tak pewnie zaraz zginę i te runy przepadną tak na amen przepadną, że rzeczy nieważne, czy chcesz, by przepadły, czy nie chcesz, by przepadły, po prostu przepadną i tyle. No, zaraz co się stanie, jestem tylko prawie pewien. Dlaczego tylko prawie? Bo nie wiem, ile kochlików zdecyduje się tutaj spaść. Jeśli już więcej ich nie będzie, to może jakoś to przeżyjemy. Ale jeśli będą kolejne, to niestety nie ma szans. Gorzej tylko, że tutaj nie ma niczego. Po tych rurach jakoś inaczej trzeba było tam by się to chyba dostać. No, bo tutaj to już zejście do... Ajajaj, do krewetów. Bo najłatwiej byłoby nazwać. To już przepraszam, krewetów. Rozwój ten topór jak miło. Okej, patrz ciszę, ale dosłownie przyleźli, znowu mi marudzić. To musiałem odpowiedzieć. No. Pięć trochę na odpowiadaniu, a nie mogłem teraz zrobić cięcia, więc wyszło jak wyszło. Jedno co pozostało tutaj, to teraz uciekać. Nie chcę z nim walczyć, bo nie chcę. Więc... No, mówię, pozostało uciekać, podnosić co tutaj jest. Bo może gdzieś tu są jakieś naprawdę świetne skarby. A może po prostu se umrę na nic? No, umarłem na nic. Pozwólcie, że w sumie trochę poszukam, bo może coś tutaj znajdę. Szkoda mi pokazywać takie bieganie tam, gdzie już byliśmy. Bez celu. Okej. Specjalnie tutaj, żeby nie było... Zrobiłem to na takim pięknym nie żyjesz przez moje zlemienie. Ale tak, wpadłem na dwa wnioski. Pierwszy, jeśli chcemy się dostać do tej drugiej sekcji w rurociągach, musimy to zrobić z wyższej pozycji. Drugi, nie pamiętam, czy ruszyliśmy te drzwi. Nie ruszaliśmy, czyli dobrze pamiętam, że z tej strony się nie otworzy. Tak, i drugi wniosek, nie ma co się męczyć z tym wszystkim. Lepiej po prostu iść. I tak, na ten moment po prostu idźmy dalej. Róbmy to, co kojarzę, jak zrobić, wiem, jak zrobić i po prostu mam pomysł, jak zrobić. A same problemy, takie jak się tam dostać, coś zostawimy możliwe do następnego epizoda. Na razie po prostu idźmy przed siebie i tak, celownie wyciągam pochodni antybestiowej z jednego prostego powodu. Zdjąłem na razie
talizman wiecznej many, jak ja go nazywam. Chociaż w sumie zaraz go pewnie ubiorę. Po prostu podmienię miejscem z tym, z talizmanem regeneracji energii. Może inaczej. Przywrócę go na swoje miejsce, żebym miał po prostu to ułożone tak, jak chcę, bo... Możecie się ze mnie śmiać, ale ja muszę mieć po prostu konkretną kolejność, inaczej mi to przeszkadza. W talizmanach i tak. Kwestia jest taka. Tam, gdzie przyszliśmy do tej pory, były chyba dwie sekwencje z dziurami. I pod tymi dziurami są jakieś nowe miejsca. Dokąd one prowadzą? Nie pamiętam. Czy warto tam było spaść? Nie pamiętam. Dlatego też spadnijmy tutaj najpierw. A, to jest po prostu kolejna sekcja rur. Okej. Dobra. O, tutaj to trochę dziwnie... Nie, jest naturalne. Okej, czyli tutaj było jakieś dalsze przejście gdzieś i dalsza sekwencja. Tak jak myślałem, ale nie pamiętałem, czy to właśnie będzie przejście jakby do następnej sekcji, czy będzie po prostu jakieś jedno pomieszczenie tylko. Bo prawda jest taka, że kojarzę gdzieś. I to najłatwiej powiedzieć gdzieś. Czyli w którejś grze tego typu, że właśnie było jakby przejście do całkowicie innej sekcji, a w innej było po prostu przejście do... No, jednego pokoika. I tutaj wydaje mi się, że tak podliczymy się liczeniem, żeby wszystko przyspieszyć, ale tak, wydaje mi się, że to właśnie było przejście do całej sekcji. Mhm, tak. Definitywnie mam całą nową sekcję przed sobą. No i nowe ślimaki. Tak, złotego skarabusza będę nosił teraz przez chwilę, bo chcę trochę więcej runów nadgonić. Jak mówię, nie lubię ich farmić. Trochę mi ich tam i tak wpadało przez to, że no, zbieram kamienie piątki. O których zapomniałem też wspomnieć, że właśnie znowu je farmiłem po odcinku. Tym razem po to, żeby tą pieczęć, którą mam na 15 zrobić, bo... PR na razie nie rozwijam jakoś szczególnie. Czy będziemy ją rozwijać, to zależy od was. No i tak stwierdziłem, że w sumie to... A cholera z tym, po prostu lepsza, żeby zawsze mieć te delikatnie lepsze leczenia, czy coś. O. Okej, nie wiem, czy to problem z oświetleniem, czy tam jest zaraz iluzoryczna ściana. Nie mówimy, że jesteśmy tam, gdzie ja myślę, że jesteśmy. Czyli tak to jest... mistrzostwo. Tak, chyba jesteśmy tam, gdzie myślę, że jesteśmy. Kurczę, mistrzostwo. Dobra, przeskoczymy tutaj. Bo chcę tylko sprawdzić... potwierdzić moje... Tak! Okej! Okay. Czyli to było takie po prostu zakręcenie bez celu, można powiedzieć. Takie fajna sekcja dodatkowa. I chyba właśnie przez tą sekcję to wszystko tak się gubiłem. Oryginalnie w tych rurach. Ale tak, tu mam drugi spadek, który prowadzi... Czy w to samo miejsce, czy gdzie indziej? A, w to samo. A, szkoda. A nie, w to gorsze. Ja tu nie chcę, nie. Ja sobie idę, papa. A, dobrze polazłem? Tak, dobrze. Ja tu nie chcę. A może przez ten spadek też się gubiłem? Nieistotne. Naprawdę nieistotne, ale i tak wolałbym wiedzieć teraz. Tak, tutaj... Teraz jak jest to rozdroże, idziemy tak. Tutaj przed chwilą spadłem. Dobra, te rury już nie skrywają sekretów i tajemnic. W sumie gdzie dalej? Jak dalej? Bo to już jest takie pytanie, które mnie naprawdę męczy. W szczególności, że pamiętam, że gdzieś były jakieś chyba rury, które miały tajemnicze iluzoryczne ściany. Ale to, co bym nie sprawdzał, co okazuje się wszystko realne, więc... O. Gdzieś coś muszę gdzieś coś musiałem przeoczyć. A najgorsze jest to, że nie wiem gdzie i co. A cóż, chyba trzeba będzie dalej szukać. Okej, znalazłem. Znalazłem dalszą trasę. Jestem idiotą, jołopem i głupkiem. Przez G. Duże G. Myślałem o tym, żeby spadać, ale nie pomyślałem, żeby to zrobić na początku. A teraz skarabę już giń. Daj im, cokolwiek skrywasz. Onoryka mięszustka. Cenna to znajdźka. Oj, cenna, tak, tak. Tylko czy teraz pozwala zejść jeszcze, jeżeli nie? Musimy się trochę bardziej pomęczyć. Albo mieć talizman kota. Ale mamy jakiekolwiek przejście dalej, więc lipi. To jest tak, naelektryzujmy miecza. I w dwie łapki. Żeby szybciej eliminować te zombiaczki, bo one... Trochę wytrzymałe są, nie najbardziej, ale irytują, jak już złapią i ugryzą, więc lepiej eliminować.
Bo czemu nie? Jak już powtarzam. Tak. Mogę powiedzieć, że dobre 20 minut prawie, że szukałem tego. Ale no, nie chciałem, żeby odcinek skończył się takim, no, na niczym. Więc dlatego tu jestem i kwiatek. Nie lubię tych kwiatków. Zawsze na mnie je plują jakimiś swoimi proszkami. Ale z drugiej strony je uwielbiam, bo dzięki nim można tworzyć perfumy bojowe. A perfumy bojowe, nawet jeśli ich nie używam, bo no, nie mam postaci rozwiniętej, wystarczająco. A właśnie, perfumy bojowe. A. To jest jeszcze kolejny archetyp, który byśmy mogli też próbować grać. A to, tak, teraz sobie właśnie przypomniałem dosłownie. Nie! Nie mówcie mi, że... Jak ja mogłem o tym zapomnieć, że tutaj jest... Najgorzej. Pójdziemy w inną stronę, ja tutaj nie chcę. Możecie się śmiać, że ja tutaj nie chcę i tym podobne, ale... Jak już jesteśmy, rzeczywiście sprawdzimy. Ale... Jeśli zginę tu, to pójdziemy potem w inną stronę, ja nie chcę tu wracać. Nieważne, ile runów bym miał zostawić. Okej, ten tekst mnie jednak przekonał, że jednak tu wrócimy. Może on się kapił na iluzję? Nie wiem. Wiem tylko, że na szczęście jesteśmy wystarczająco słabi, żeby sobie poradzić w tej lokacji. Ktoś może teraz nie rozumieć, dlaczego mówię wystarczająco słabi. Powiedz... Okej, pamiętam to miejsce. Pamiętam. A przez to, że pamiętam to miejsce, to musimy tu przyjść. Bo... Moja pamięć tego miejsca... Powiem wam szczerze, że jest najlepszym, co mogło nas teraz spotkać. Możecie się zastanawiać, czemu? Jaki to ma sens? Gwiazdoklucz, co z tego, że to pamiętasz? Nadal jest byle miejsce, w którym nic nie ma. Oj, nie tym razem. Oj, nie tym razem. Patrzcie. Jesteśmy dokładnie w tej sekcji rur, o której myślałem, że trzeba tutaj przyjść. A co więcej... Mamy skrót. Tak. Jak zobaczyłem to miejsce, to już po prostu pamiętam... Po prostu dużo rzeczy, po prostu I remember. I remember now. Że tak powiem trochę memicznie. Żeby nie było po raz kolejny. Wiem, że to tak może być trochę stereotypowe gadanie. Ale mój cel w tym gadaniu to jest tylko po prostu śmieszki, heheszki tak zwane. Nie chcę nikogo urażać, obrażać i tym podobne. I tak, stali bywalcy na moich materiałach pewnie już to wiedzą, ale no. Zawsze może pojawić się ktoś nowy, kto może źle zrozumieć moje sposoby bycia i to, co oznacza być takim łopem jak ja. Tak. Po prostu, żebyście byli świadomi. Dzięki, Hochnik. Dzięki, idealnie podsumowałeś mnie. No, ja już nawet nie wiem, czy się śmiać, czy płakać z tego, jak bardzo dzisiaj nie umiem. A tym bardziej, że czeka nas starcie z minibossem. Jak mówię, jest to pełnoprawny boss z perspektywy gry, z mojej niekoniecznie. Naprawdę, nie to, że nie chcę go kategoryzować jako bossa, ale... Zresztą zrozumiecie, jak zobaczycie. Po prostu ciężko to skategoryzować jako prawdziwego bossa, jak się... Było tam, gdzie ja byłem, widziało się, co ja widziałem. Tak to chyba byłoby najłatwiej określić. Tak. Okej. Okay. Właśnie, jeszcze nie wiem, czy o tym wspominałem, ale jeśli chodzi o inkantacje, nie pamiętam, jak jest z zaklęciami, co może być takie dla was... Jezu, gościu, jak możesz tego nie pamiętać? Przecież twoją drugą postacią jest mag. Ale tak, nie pamiętam, jak jest zaklęcie. Ale naprawdę, jeśli chodzi o inkantację, to wielki plus u mnie. Mają właśnie one za to, że nakładam ten swój efekt na ostrze, czy na jakąś tam część broni, czy coś. A nie na całą broń, to pierwsza rzecz. I druga, że broń się nie świeci. Cała na jakiś kolorek. Bo to jest też takie coś, co nie było dla mnie... Najlepsze w Dark Soulsach, że właśnie rzuca się zaklęcie na broń, to ona się świeci taka cała.
Możecie naprawdę się dziwić, dlaczego to w ogóle na to zwracam uwagę, ale to są takie po prostu moje rzeczy, które w designie mi się nieszczególnie mogą podobać. Zdecydowanie bardziej preferuję właśnie takie, kto jest tutaj teraz w przypadku tej naszej smoczej, naelektryzowanej broni. Pamiętajcie, że tutaj elektryczność pochodzi od smoków. To jest takie ciekawe. A! Dziad przyszedł. No ale dobra, jak tu już jesteśmy... O! Nie umarliśmy, super. Bo chciałem powiedzieć, że jak już tu jesteśmy, to teraz możemy pójść... dalej w jedno miejsce. Bo jak to miejsce zobaczyłem tutaj, to dosłownie jakby... mój mózg... moja mózgownica, moja mózgoczaszka, jak zwał, tak zwał. No to po prostu to coś, co powinno myśleć, a zamiast tego dokonuje czynności znanej jako I forgot, czyli zapomina. Po prostu mi przypomniało o tym, że jesteśmy w dobrym miejscu. Nawet nie wiecie, w jak bardzo dobrym. Możecie nie być tego aż tak świadomi, ale ja tu naprawdę jestem w stanie teraz powiedzieć z... powiedziałbym, że 90% pewnością. Tak, dosyć duża stawka, wiem. Ale że jesteśmy dokładnie tam, gdzie powinniśmy być. Że tu jest właśnie dojście dalej do tego miejsca, którego szukam. Pytanie tylko... Okej, to jest szczurek. Właśnie w którym kierunku? Są jakieś drzwi, więc pójdźmy najpierw je zobaczyć. Co, teraz zaklęcie dostanę? Łe, podruba. Podruba, zgłaszam reklamację. Ten też podruba, spokojnie. Nie musimy go gonić. Ale tak, skakując tutaj... prawdopodobnie właśnie jesteśmy już na miejscu prawie, że tego czegoś, czego szukam. Byśmy mogli dostać się właśnie dalej. I możliwe, że nawet znaleźć te rzeczy, których szukam. Czyli albo kajdany Morgota, albo, jeśli nie kajdany Morgota... Dobra, wiecie co, ja się nie gubiłem w tamtej róży, o której powiedziałem, tylko tutaj. A teraz właśnie zauważyłem to kółeczko i tak ja tutaj chyba w kółeczku ciągle biegałem. To było w tej róży może. Zresztą już nie mam pojęcia. Tak czy inaczej... mam nadzieję, że ta rura naprawdę będzie prowadzić dobrze. No ale tak, albo właśnie chcę znaleźć tą rzecz znaną jako kajdany Morgota. A tutaj idziemy dalej. I jest wypływ, który wrzuca nas... Okej, czyli tutaj nie trzeba. Albo chcę znaleźć dojście do tego jednego miejsca właśnie, do końca. Do walki z tym minibossem. To by było, to by było. Obie rzeczy by mnie zadowoliły. Ale teraz obawiam się, że muszę tu jeszcze trochę poszukać, bo ta róża, pamiętam, że była istotniejsza. Może znowu mój mózg płata figle i... aha, teraz będziesz uważał, że coś jest ważne, chociaż to jest tak naprawdę śmieć. Więc ja pozwólcie, że ja się tu jeszcze znowu pogubię, pokręcę w kółeczko. Bo na pewno tak będę się kręcił długo i szeroko i gęsto, aż w końcu coś znajdę. Tak będzie najlepiej, to... chociaż nie, jesteśmy... Na nowym tunelu? Nie. Kurczę, nawet nie wiem, czy to wycinać, czy nie. To jest najgorsze teraz. Bo każdy tunel, każdy zakręt może okazać się, że jest tym, czego szukam. Ja też może każdy zakręt okazać się, że to jest tylko po prostu kolejny zakręt, w którym nic nie ma. Dobra, teraz tak. Najłatwiej to by było mi i dziadzie się znalazł ten wlot do rury, którym tutaj się dostaliśmy. Ale patrząc tak trochę do góry, to... no nie widzę go. Zamiast tego znaleźliśmy... teraz nie wiem, czy to jest nowe przejście, czy... nowe! Okej! Okay. Właśnie takie miałem... wygląda identycznie, ale... chwilę, jest tu skarbeusza. Wszystkie skarbeusze albo wybiłem, albo już... uciekły... a jednak coś nowego, chyba nie... 8 i... też nie. Ja to by był każdy, naprawdę taki wylot, bo... paranoja mi mówi, że naprawdę gdzieś tutaj było sekretne przejście.
dotarliśmy do nowego miejsca, rozgrzewające kamienie i jej niepotrzebne rzeczy. Tak, nadal będę musiał szukać chyba. Bo nie pamiętam, gdzie co jest i jak co jest i czy coś jest. Teraz, gdzie ja byłem, a gdzie nie byłem. To jest dobre pytanie. Okej, tu byłem. Więc do usłyszenia za chwilę. Jak coś znajdę, albo jakiś się poddam. No cóż, chyba się tak myliłem. Miejmy nadzieję, że się myliłem, bo ta rura wygrała ze mną, delikatnie mówiąc, więc ja po prostu wiejmy stąd. Idźmy gdzie indziej. Szukajmy szczęścia. Tak, no jeśli byśmy teraz trochę taki zawiedziony, czy coś spokojnie, nic się nie stało takiego wielkiego. Jedno co, trochę po prostu się złamałem, że jednak nadal się tutaj gubię. Nie potrafię ogarnąć co, jak, gdzie i kiedy. Ale spokojnie, znajdziemy dojście, znajdziemy trasę i teraz tu. Nie, nie tu. Tak, tak. I o... Tutaj to było ta. Tylko jest teraz znowu jeden problem, bo wróciliśmy jakby do głównego miejsca. I tak, wiem, że tam dalej można iść w dół drabiną i w ogóle i tak dalej, ale to nie to, co ja chciałem. To był jeden ten pokój z Omenem zawziętym rogami, w którym było pełno innych rzeczy. Teraz tego pokoju nie mogę znaleźć. Znowu jak na złość. Nawet nie pamiętam, gdzie on był. To jest... To jest w tym wszystkim najgorsze, że słuchaj, mój mózg pamięta, że taki pokój był, ale gdzie on był, to już niekoniecznie. Najgorsze by się był w tych rurach, z których wylazłem i jakimś cudem po prostu już nie pamiętam, że on tam był i teraz by tego szukał. Ale no, to tylko taka właśnie szybka kwestia. A nie, dobra, ten pokój z Omenem przecież... A, jestem głupi. Przecież to był ten pokój. Co jest ze mną nie tak? Czemu mi mózg nie mózguje, naprawdę? Czemu mój mózg nie wykonuje podstawowej funkcji, która nazywa się mózgowanie? Nie wiem, może się przegrzał. Może muszę zrobić sobie przerwę od tego wszystkiego. No, bardzo możliwe. Tutaj też jesteście, dziady! Gincie! Nie chcę się z wami męczyć. Wami i tym smrodem śmierci. Znałem troszkę skamienienie w pierwszym... Znaczy... Nie, w pierwszym to było klątwa. Tutaj śmiertelna zaraza. W drugim było właśnie Dark Souls skamienienie. W trzecim... Ha! W trzecim to chyba też była klątwa. Albo skamienienie. Ciężko mi powiedzieć, bo najprościej we świecie nie pamiętam. Ale tak, co dalej w sumie? No dalej nic, bo innych gier nie było. Ale nie, dobra, były jeszcze Demon's Souls i... jak zawsze powtarzam, Demon's Souls... Znam, ale nie znam. To jest takie dosyć dziwne określenie, bo... Dawno, 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 dawno temu... miałem z nim styczność. Przez co nieco wiem. Ale to, co wiem, to jest prawie nic poza jakby pojedynczymi faktami. I... Co jeszcze w sumie? No, pojedynczymi faktami, pojedynczymi nazwami oponentów czy bossów. I faktem, jak się gra kończy. To wprost. Wprost mówię. Takie rzeczy wiem. No nie, byłem nieostrożny i przez to spadłem znowu na śmierć. Super. Będę się już trochę bardziej skupić, ale tak. Takie rzeczy wiem. No ale co z tego, że wiem, jak się kończy, skoro w przypadku Soulsów, Elden Ringów i tak dalej, to najczęściej te zakończenia mają takie, no, powiedzmy, poboczne same znaczenie w sobie, bo nawet jak wiesz, jak się coś kończy,
przykładowo, no nie wiem, to, że wiesz, jak się kończy, dajmy na to, szukam właśnie czegoś takiego, co jest dosyć znanym, jakby zakończeniem jakiejś sagi, czy to gier, czy to filmów, czy książek. A no właśnie, no tak się zna zakończenie czegoś, to nie oznacza, że przygoda jest czymś mniejszym, słabszym, gorszym, że się jej nie odczuwa tak dalej. Więc z tego, że znam po prostu taką nazwę jak, i uwaga, przygotujcie się na swój humor gimbazjalisty, nazwy przeciwnika jak Penetrator. Aha, haha, wiem. Skoro to, że znam tego przeciwnika, właśnie nie zmienia nic w moim doznaniu. Ale tak znam go wcześniej. Okej, może będziemy mieli trochę zaskoczenia nazwą albo tym, jak działa, ale tak naprawdę poza nazwą i trochę, a wyglądem, to nie wiem nic o nim. Więc no. Nie jest to może najlepszy przykład, ale kontynuując. Co z tego, że wiem, dajmy na to, jakie będzie zakończenie Dark Soulsów 1 w kwestii, tak, wiem, że pójdę w miejsce X i zrobię Y. Czy co? Lwieka to nie. Chyba naprawdę będę chciał zakończyć ten odcinek już w tym miejscu. Ale tak, pozwólcie, że tylko dokończę swoją po prostu tu przemowę, moje myśli i tak dalej. Jeśli właśnie doświadczenie z grania jest po prostu czymś swoim, niepowtarzalnym, niezastąpialnym. Nawet tutaj teraz gram w Edleringa i co z tego, że znam sekret Mariki, wiem, kto jest finalnym bossem, wiem, co się tu dzieje. Okej, nie spadłem, na szczęście. Skoro po prostu każde przejście będzie i tak czymś unikalnym i to, że wiedziałem wcześniej o tych niektórych rzeczach, na przykład to, że znałem Malenię i jej sławę i to, jak jestem z nią problemy. Wiedziałem co nieco na jej temat. Zanim w ogóle ją spotkałem, czy to umniejszyło mi cokolwiek? No skądże? Zanim właśnie to, że coś się zna trochę, można nawet podbudować tam właśnie taką chęć poznania tego do końca doświadczenia. No i właśnie przykładem z Demon Souls, tam nie wiem, czy były bazyliszki, czy tego typu rzeczy. Czym nie wiem, co też jest trochę kłamstwem, bo to może was zaskoczyć. Jestem prawie przekonany, że były, ale i tutaj naprawdę nie mam pojęcia, co robiły. Bo moje doświadczenie było naprawdę dziwne, jeśli chodzi o Demon Souls. Nie pytajcie o szczegóły, proszę. Ale tak. No przez to, że mogę w każdej chwili doświadczyć, bo teraz już posiadam konsolę Graj Stacja 5 i posiadam... I to co pamiętam, czy nazywało się remake, czy remaster? Nieważne. Ale ogólnie posiadam Demon Souls właśnie na Graj Stację 5. I z chęcią bym doświadczył, tylko... No tak jak z wieloma rzeczami... Nie wiadomo czemu. One po prostu siedzą i czekają na swój czas. Tego się nie doczekają pewnie, dopóki nie stwierdzę, dobra, to teraz czas siąść i nagrać, albo czas to zestreamować. A Demon's Souls mają jeszcze o tyle trudniej, że to jest Graj Stacja. A ja nie mam karty przechwytującej z Graj Stacji. Gdzieś kiedyś się chyba chwaliłem, że znalazłem jakiś trik, żeby tutaj spróbować to zrobić, ale już nie pamiętam, co to był za trik, więc... delikatnie mówiąc, niestety, nawet jeśli go znalazłem, to teraz go i tak nie zastosuję. Bo go nie pamiętam. A teraz gin kwiat. Tak na zakończenie naprawdę wszystkiego. Bo już... Widać, że mój mózg nie mózguje aż do przesady. Więc tak. Kończąc to wszystko. Znam fragmenty... Ale mało mi to i tak powie, bo... Bo po prostu... Co z tego, że znam fragmenty i znam jakieś fakty, jak... No, dużo z tym naprawdę nie zrobię. No poza tym, że można powiedzieć, że... I to akurat jest bardzo wielki fakt. Znam jakby... Coś, czego ci trzeba się bardzo wystrzegać. Odnośnie jednego z bossów końcowych chyba. Wydaje mi się, że był końcowy. Ale, i to ważne jest to ale znowu, jest to coś, co i tak ciężko byłoby to powiedzieć, no nie znać. Przez to, jak duży huk to wywołało swego czasu w internetach. Inaczej mówiąc, znam sekret niesławnego bossa,
który polega na tym, że on swoimi atakami kradnie poziomy. Tak. I to jest jedna rzecz, która na przykład no zepsuła trochę wrażenie, przykładowo. Że wiem o tym, że taka rzecz istnieje. Tylko znowu z drugiej strony wiem, że to istnieje. Wiem, kto to jest. Buduje to napięcie. Takie cholera, co ja teraz zrobię, jak jego spotkam. Prawda jest taka, że jak mówię, to wszystko buduje to takie rzeczy. W moim mniemaniu. Bo wiem, kto to. Wiem, że potrafi coś takiego, ale nie wiem jak. I to mówię wprost, nie wiem jak. A druga rzecz, nie wiem, gdzie konkretnie on jest. Więc każda mgła, każde wejście do nowego pomieszczenia może być dla mnie teraz przerażające. Ale tak, na tym pewno skończymy. Ja kończę też tego odcinka, nie do końca udanego. Przegadanego, spędzonego na pierdołach i tak, no. Będę musiał szukać. Będę musiał szukać przejścia. I jak je znajdę, i tak dalej, to spotkamy się po prostu w kolejnym odcinku prawdopodobnie. Albo nawet jak nie znajdę, to się spotkamy i porobimy cokolwiek innego. No a teraz już naprawdę trzymajcie się i hej, hej.